Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie Europy rozciągają się pola wyżowe, natomiast nad pozostałym obszarem niże i fronty atmosferyczne. Nad Polskę nadciąga niż znad Ukrainy z frontami atmosferycznymi. Nad obszar kraju napływa chłodna i wilgotna masa powietrza. Na południu kontynentu, a także w zachodnich regionach i środkowych sporo przejaśnień. Nad Niemcami i Marsylią bezchmurne, słoneczne niebo. Najbardziej zachmurzy się nad Wyspami i Hiszpanią, ale mimo to tutaj będzie bardzo ciepło, około 28 stopni. Najcieplej będzie jednak w stolicy Włoch, tam termometry wskażą 29 stopni. Sporo deszczowych chmur na wschodzie. W Bukareszcie i Warszawie przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie jednak w Moskwie i Wiedniu, około 17 stopni. Spójrzmy na mapę Polski. Na północy i zachodzie liczne przejaśnienia. W zachodnich regionach będzie ciepło, do 20 stopni w Zielonej Górze. Najchłodniej w Gdańsku 15 stopni. Od centrum po wschodnią i południową Polskę rozciągać się będą deszczowe chmury, które przyniosą opady deszczu w tych regionach. Nad Lublinem i na Podkarpaciu wystąpią burze. Zagrzmi także nad Małopolską. Powieje słaby wiatr z północy. Ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Wszystkim mamom w dniu ich święta chciałabym złożyć najpiękniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. Zapraszam na przegląd regionów.